sobie elemencie radzi pewnie najlepiej. Szansa dla Briana Ruiza, bramka! 24 minuta spotkania i akurat ostatnie minuty może nie wyglądały tak dobrze w wykonaniu reprezentacji Kostaryki jak początek tego meczu, ale to goście obejmują prowadzenie, bohater meczu z Włochami, z mistrzostw świata w Brazylii, człowiek, który wówczas zapewnił tę wygraną nad Italią 1-0, teraz daje prowadzenie na stadionie w Brukseli. Ale zobaczmy, to jakby kopia sytuacji z pierwszych minut, kiedy też był strzał z woleja, tylko wtedy bliżej i niewykorzystany. Teraz no tak zabawili się z obroną Belgów i znowu złe wbicie w środek pola karnego. Fatalne zachowanie Tomasa Vermaelena, bo oczywiście nie miał wszystkiego pod kontrolą. Nie miał wszystkiego pod kontrolą. Zagrywał piłkę głową, ale on powinien tę futbolówkę wybijać jednak gdzieś w kierunku linii bocznej pola karnego, nie na środek, na linię 16 metra, bo przygotował piłkę idealnie do uderzenia z woleja dla kapitana reprezentacji Kostaryki. Tu teraz Lukaku tak troszeczkę powoli zmierzał w stronę bramki Navasa. Jest jeszcze Azar. Azar na prawą nogę i będzie bramka, jeśli nie ma spalonego. Nie ma, 1-1. Dries Mertens. Trochę szczęśliwie to wszystko dla Belgów, bo... No bo strzelał. Więc oczywiście. Tutaj nie ma co się nawet zastanawiać. Ta piłka przelała się na wewnętrzną część stopy piłkarza Chelsea i zamienił się ta próba strzału zamieniła się w asystę. No tego już Dries Mertens zmarnować nie mógł. Jest 1-1. Ale jak już błyskawicznym startą tam wyskoczył z obrońców, że nawet mieliśmy wątpliwości, czy tam na pewno nie ma spalonego. Tutaj już na granicy spalonego, ustawiony równo z obrońcami. Lukaku zachował się dziwnie, bo nie strzelał. Ale do środka do jego kolegi. Azar. No mam wątpliwości. No właśnie, potrzebowalibyśmy pewnie stop klatkę, tak chociaż na 2 sekundy. No dobrze, to nie jest aż tak istotne. Mają tutaj pewnie Mertens, Lukaku. 2-1. No mamy akcję, którą oglądaliśmy w tym meczu już kilkakrotnie. Nie radzą sobie z tymi akcjami w bocznej strefie boiska gospodarzy piłkarzy z Kostaryki i z tymi dośrodkowaniami za linię obrony. Biega Lukaku, dostawia nogę. Ale oni też, jeżeli chodzi o tych bocznych obrońców, źle kryją, pozwalają wbiegać skrzydłowym. Konsekwencją tego są takie wrzutki, jak ta właśnie przed chwilą Mertensa do Lukaku. Zobaczmy przy tym podaniu De Bruyne, jaką swobodę miał tutaj Mertens. Krycie tak na 5-6 metrów, do tego taki gracz jak Lukaku w środku pola karnego, zupełnie nieobstawiony. No dzisiaj Kostaryka pokazuje nam taką antypostawę momentami w defensywie. Ale ładnie się złożył do tego. Navasa tym razem nie miał już nic do powiedzenia. Nasser Chadli, miękko i bramka, ależ kapitalna akcja i drugi gol w tym meczu Lukaku. Ale Chadli zawiesił tę piłkę tak jak czasami gracie do centra w NBA, i tak wysoko nad tablicą i Lukaku wykorzystał te swoje 191 cm wzrostu. No i 5 minut odważnej, agresywnej nawet można byłoby powiedzieć. Decydią, to z tych kontr może być prawdziwa miazga na mundialu i właśnie w ten sposób ich skarcili Belgowie. A ma też tutaj materiał Oscar Ramirez, raczej tak chyba na turnieju w Rosji reprezentacja Kostaryki grać nie powinna. Chodzi mi o tą odważną, taką bardzo wysoką grę. No, piękna akcja, asysta po raz kolejny Eden Hazard. Hazard! Lukaku jeszcze odgrywał, bramka! Batshuayi 4-1. No i kto tutaj mówi, że piłkarze Roberto Martineza są egoistami? No, ja byłem przekonany, że Lukaku będzie szukał hat-tricka. A może tą lewą nogą nie był pewny uderzenia i dlatego się zdecydował podawać do Misi Batshuayi. Wyszło to nieźle, chociaż piłka tam szczęśliwie troszeczkę dotarła na długi słówek, bo on chyba szukał Hazarda. Hazarda. Tutaj chciał się zrewanżować za to podanie i odegrać piłkę jeszcze. Ale do piłkarza Chelsea. Ale zobaczmy, co zrobił Hazard. Tutaj zdaje się była klasyczna siatka w pewnym momencie wcześniej. Tak, zagrywał do Hazarda, ale to podanie było po prostu niedokładne. No i zobaczmy, tutaj piękny kanał. Ale w tempo zagrana piłka. Ale zobacz, jak kryje obrońcy Kostaryki za plecami. I do końca
cofający się, wracający we własne pole karne.